Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Republika po południu w studiu Telewizji Republika. Miło mi powitać panią minister Małgorzatę Golińską, wiceminister klimatu i środowiska. Witam serdecznie, pani minister. Dzień dobry, panie redaktorze. Pani minister, no zaczniemy od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że organizacje ekologiczne mają brać udział w, to jest proces administracyjny, tak, w sporządzaniu dokumentu, który się nazywa Plan Urządzania Lasu. Co oznacza ten wyrok dla polskich lasów? Przede wszystkim organizacje już dzisiaj mogą brać udział w tworzeniu tego dokumentu, tylko muszą przyłączyć się na etapie konsultacji, przedkładać uwagi, ale im chodzi o coś więcej. Oni chcą dostać takie prawo, żeby już po zatwierdzeniu tego dokumentu przez ministra, czyli po wykonanej pracy eksperckiej, można było ten dokument zaskarżyć do sądu. I w tą stronę szedł wyrok TSUE. Takie było oczekiwanie organizacji. My do tej pory wskazywaliśmy, że po pierwsze właśnie udział mogą brać, tylko muszą podjąć trochę wysiłku. Po drugie mogą zaskarżać działania zapisane w planie urządzenia lasu do sądów powszechnych, do sądów cywilnych. Tylko tutaj znowu muszą wykazać, że działania zapisane czy podejmowane w ramach PUL-u są negatywnym skutkiem dla środowiska, czyli znów muszą podjąć wysiłek. A TSUE dało im, czy chce dać im takie narzędzie, które pozwoli zaskarżyć na zasadzie wydaje nam się, że będzie coś nie tak, niech sąd to rozstrzygnie. No i gdyby to trafiło do sądu, wiemy przy opieszałości postępowań, że może dojść do całkowitego paraliżu gospodarki nie tylko na tygodnie, miesiące, ale nawet lata. To co to jest za dokument, ten plan urządzania lasu? Co on determinuje? Czy tam jest tylko mowa o tym, ile drzew można wyciąć? Czy obejmuje całą gospodarkę leśną, która jest pojęciem dużo szerszym niż tylko wycinanie drzew? To jest dokument wewnętrzny dla lasów państwowych, ale zatwierdzany przez ministra, bo jest takim dokumentem strategicznym na kolejne 10 lat dla każdego nadleśnictwa w Polsce, czyli dla 429 jednostek. Przystąpienie do sporządzenia tego dokumentu następuje co najmniej 2 lata, zanim wygaśnie obecny dokument. I robią to nie leśnicy, ale firmy zewnętrzne, eksperckie. I teraz jakby te firmy, przystępując do tego dokumentu, robią właśnie spotkania, robią konsultacje, przedstawiają założenia, oceniają dotychczas prowadzoną gospodarkę i jej skutki, oceniają stan drzewostanu, przechodzą ten drzewostan, robią szczegółowe weryfikacje, badania i tworzy się właśnie dokument, w ramach którego wskazuje się, jakie działania przez kolejne 10 lat powinny być podejmowane na danym terenie, czy jakiś obszar wymaga przebudowy, tak żeby dostosować gatunki do wymagań siedliska, czy na etapie poszczególnego wieku trzeba podejmować jakieś działania ochroniarskie i tak dalej, i tak dalej. Ten dokument jest później przedstawiany do opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która ocenia go pod kątem przestrzegania prawa ochrony przyrody w Polsce, również prawa unijnego, i właśnie jest poddawany konsultacjom społecznym. Tak jak powiedziałam, to zajmuje co najmniej 2 lata. Ostatecznie dokument jest podpisywany przez ministra środowiska i jest dokumentem obowiązującym przez kolejnych 10 lat. Więc strategiczny dokument, w którym poza kwestiami absolutnie wiedzy eksperckiej i poza kwestiami wycinki, na którą najczęściej wskazują organizacje pozarządowe, to jest ich celowe działanie, żeby pokazać, że leśnicy jedyne co robią, to wycinają, niszczą, degradują, zapominają o całym pozostałym elemencie właśnie nasadzeń, odnowień, ochrony, hodowli, które są w tym dokumencie i jak powiedziałam już wcześniej, są oceniane przez wyspecjalizowane służby regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Tak więc kompleksowy dokument, wiedza ekspercka i nagle organizacje pozarządowe, które najczęściej nie mają zielonego pojęcia o tym, ale mają wrażenia społeczne i pewne swoje oczekiwania i chcą tą wiedzę ekspercką wyrzucić do kosza. Tak się niestety działo za czasów Platformy Obywatelskiej, że potrafili wpłynąć na ostateczny kształt dokumentu jednym ruchem, jednym podszeptem do ówczesnych władz. Taki telefon ale tak do przyjaciela, przepraszam? Tak było podobno przy Puszczy Białowieskiej, kiedy gotowy dokument, w którym właśnie wskazano konkretne działania, został zahamowany i zmieniony tylko jedną decyzją ministra na wniosek chwalących się zresztą tym później organizacji pozarządowych i stąd cały problem w Puszczy Białowieskiej się później pojawił. Ale problem w Puszczy Białowieskiej wiąże się również z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który, krótko mówiąc, objął ochroną korniki, a nie drzewa. Jakie są skutki tego wyroku? Dzisiaj już możemy je ocenić.
Dzisiaj wiemy, że od kilku lat na terenie Puszczy Białowieskiej, a tu ważne, żeby podkreślić, że Puszcza Białowieska to nie tylko Park Narodowy, ale też lasy gospodarcze, trzy nadleśnictwa, nie prowadzi się żadnych działań. Nie prowadzi się działań również takich, które wymagane są dla ochrony siedlisk naturowych, czy dla ochrony gatunków. Często nawet w planie zadań ochronnych było zapisane, że należy przebudować dane siedlisko, dany drzewostan, żeby dostosować drzewa do siedliska. Tych działań się dzisiaj nie prowadzi, w związku z tym jest ryzyko, że my utracimy te siedliska, utracimy gatunki. Zresztą z inwentaryzacji, która została wykonana, bardzo, bardzo ważny dokument Instytutu Badawczego Leśnictwa, który został przedstawiony już chyba w zeszłym czy dwa lata temu, pokazuje, że my już tracimy siedliska, że my już ponosimy konsekwencje nie tylko w postaci martwego drewna, które tam stoi, ale również właśnie tracimy część istotnych dla różnorodności biologicznej gatunków czy siedlisk. Pani minister, to co w takim razie zrobić? Bo trochę jestem, mam wrażenie, że no, nomen omen jest to wołanie na puszczy, tak? Głos rozsądku. Pamiętam jeszcze tutaj świętej pamięci profesora Jana Szyszko tu u nas w Republice wyjaśniał nam dziennikarzom różnicę między kornikiem drukarzem, a kornikiem szablozębnym chyba. Ostrozębnym. Czy ostrozębnym, dobrze. Ale miał dużo cierpliwości, no ale co dalej z tym zrobić, bo to jest nasza spuścizna, lasy również, tak samo jak Wawel, to i lasy, których większość jest to są lasy gospodarcze. Jak z tego problemu wybrnąć? Faktycznie lasy w Polsce to jest nasze dziedzictwo narodowe. Blisko 80% lasów jest w rękach Skarbu Państwa, a państwo powierzyło opiekę nad lasami leśnikom. I dzisiaj leśników próbuje się zdyskredytować w oczach społeczeństwa, wskazując, że ci, którzy mają nikłe pojęcie o gospodarce leśnej, ale mają szczytne hasła, że działają w imieniu ochrony przyrody, lepiej wiedzą, co jest dobre dla poszczególnych obszarów. Dzisiaj w dobie zmian klimatu, kiedy te siedliska wymagają tego, żeby człowiek był nimi zainteresowany, żeby dokonywał pewnych działań, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy utracimy stabilność czy trwałość lasów, kompletne zaniechanie czy wyrugowanie człowieka z tych terenów jest po prostu niebezpieczne i nieodpowiedzialne. I myślę, że kwestia odpowiedzialności jest tutaj chyba najważniejsza, bo organizacje dużo krzyczą, ale ostatecznie, kiedy doprowadzą do ograniczenia pozyskania czy do zablokowania działań, nie wezmą za to żadnej odpowiedzialności. Konsekwencje będzie ponosił dany drzewostan, dany las, dana przyroda, gatunki, siedliska. Społeczność lokalna, która zostanie pozbawiona dostępu do tego lasu, dostępu do drewna, przemysł drzewny, miejsca pracy. I to wszystko będzie jakby konsekwencją takich nieodpowiedzialnych decyzji. Co zrobić? Dzisiaj czekamy na całość tego wyroku z uzasadnieniem, bo na razie zapoznaliśmy się z takim skrótem, do którego ja osobiście mam już wiele wątpliwości i zapytań, choćby dlatego, dlaczego TSUE uwzględnił wyłącznie prawo organizacji tak zwanych ekologicznych do zaskarżania, a nie społeczności lokalnych. Dlaczego TSUE się odnosi do całości gospodarki na całym obszarze leśnym, a nie tylko do Natury 2000, która jest w kompetencjach międzynarodowych. Dlaczego TSUE tak głęboko wchodzi w zarządzanie gospodarką leśną, skoro to jest wyłącznie w kompetencji państw członkowskich? Oczywiście to wszystko jest pięknie oblane sosem pod nazwą środowisko i ochrona przyrody, ale konsekwencje będziemy my ponosić jako państwo członkowskie i będzie wymagało dużej odpowiedzialności zachowanie decydentów, jak do tego wyroku się ustosunkować. My mówimy jasno, jako Prawo i Sprawiedliwość nie doprowadzimy do paraliżu gospodarki leśnej. Natomiast czy na jesieni nie zmieni się rząd? Mam nadzieję, że nie, bo zapowiedzi naszych oponentów dzisiejszych i Platformy Obywatelskiej z ich kongresu pokazują, że oni raczej będą wykonywać to, czego chcą od nich organizacje pozarządowe. To może koniecznie powiedzmy, że leśnik to nie jest drwal i leśnik nie zajmuje się wycinaniem drzew, tylko od 100 lat zajmuje się konserwacją naszych pięknych lasów.
Najczęściej właśnie te obszary, które organizacje pozarządowe dzisiaj chcą wyłączyć z użytkowania leśnego, wskazując, że one są wyjątkowo cenne, to są te obszary gospodarowane ręką leśnika od dziesięcioleci. To najlepiej chyba pokazuje, że leśnik potrafi chronić, potrafi dobrze gospodarować, ale to wynika z wewnętrznego przekonania każdego leśnika, który traktuje swoją pracę jako służbę. Służbę temu dzisiejszemu pokoleniu, ale również służbę tym pokoleniom, które przyjdą po nas. Bo tak jak rolnik zbiera swoje wyniki swojej pracy co roku, tak leśnik, podejmując decyzję dzisiaj, liczy się z tym, że jego skutki będą odczuwalne dla kolejnych pokoleń. Dlatego te decyzje muszą być szczególnie odpowiedzialne. Oczywiście ja nie mówię, że nie pojawiają się błędy, bo pewnie też. Natomiast generalnie jako instytucja państwowa, jako instytucja odpowiedzialna za nasze dziedzictwo narodowe, bazujące leśnicy na swoim doświadczeniu, ale też doświadczeniu pokoleń swoich poprzedników i na wiedzy eksperckiej zdobywanej na studiach wydziałów leśnych w naszym kraju, nikt lepiej nie będzie prowadził gospodarki leśnej w Polsce niż oni. Na pewno nie organizacje pozarządowe i na pewno nie eurokraci z Brukseli. Bo tam jeszcze pojawiają się głosy, żeby kolejne rezerwaty przyrody tworzyć, na przykład nad Odrą. Niemcy mają takie pomysły, żeby u nas urządzać rezerwaty, a swoje lasy się wycinają dosyć bezceremonialnie. Co ważne, my tworzymy cały czas rezerwaty i często dzieje się to z inicjatywy leśników. Niedawno kilkadziesiąt hektarów w województwie zachodniopomorskim właśnie objętych ochroną rezerwatową. I to się cały czas dzieje. I tutaj jakby nie trzeba do tego organizacji pozarządowych. Mało tego, często organizacje zapominają o tym terenie już w momencie, kiedy jest objęty ochroną. Tak się dzieje i przy parkach narodowych, i przy rezerwatach. Ale na ważną kwestię pan redaktor zwrócił uwagę, że często o tym, jak gospodarować w naszym kraju, chcą decydować interesy innych krajów. Bo przecież ja obserwuję często, że organizacje pozarządowe dostają środki chociażby z funduszy norweskich właśnie na działania zmierzające chociażby do zmiany prawa w zakresie ochrony przyrody czy ustawy o lasach w naszym kraju. I w tym momencie zawsze pojawia mi się takie pytanie, czy interes gospodarczy naszego kraju, interes przyrody naszego kraju na pewno jest na pierwszym miejscu, a nie interes tych krajów, z których te środki płyną, bo przecież nie da się ukryć, że my, skoro nasz przemysł drzewny, przemysł meblarski, nasze drewno jest konkurencją na rynku dla innych państw również w Europie, to może komuś zależy na tym, żeby u nas pozyskiwać mniej, bo zawsze tą lukę będą mogły wypełnić inne państwa. Pani minister, obserwujemy, zmienimy temat, obserwujemy od paru dni, od paru nawet więcej, taki skoncentrowany, skoordynowany atak na osobę wielkiego Polaka. Ja ośmielę się stwierdzić, że to był papież tysiąclecia. Chodzi oczywiście o Jana Pawła II, nawet jego poprzednik na stolicy krakowskiej, kardynał Sapieha, jest atakowany. Jak pani to odbiera? Ten kolejny atak, wybory się zbliżają chyba. Myślę, że tutaj mamy o tyle problem, że ten atak jest nie tylko dziś i nie tylko wczoraj, ale on się dzieje już od kilku dobrych lat i dzieje się nie tylko w Polsce, ale dzieje się szerzej, myślę, że w całej Europie. To jest atak związany chyba z takim podejściem różnych grup do pewnych wartości. Ja bym to nawet nazwała walką cywilizacji. Jest cywilizacja, która mówi, rób ta, co chce ta. Wartości nic nie znaczą, są przestarzałe, są staroświeckie, a my chcemy być nowocześni. I cywilizacja, która realizuje testament Jana Pawła II między innymi, który mówił o tym, że musicie od siebie wymagać, nawet jeśli inni by od was nie wymagali. Do młodych to jest, na Westerplatte. To jest bardzo trudne wezwanie ze strony Jana Pawła II, ale jednak wyznaczające pewien kierunek, wyznaczające, zresztą jak się cofniemy do pamięcią do jego wypowiedzi, do jego pism, które były przecież bardzo często wprost do młodych dedykowane, to on nigdy nie zwalniał nas z odpowiedzialności, on nigdy nie mówił, że nasze ja jest ważniejsze niż dobro wspólne i dobro jednostki, szanując oczywiście każdego człowieka. A to działanie chyba ma na celu, to działanie, które dzisiaj ma go zdeprecjonować, ma na celu jakby szerzenie takiego nihilizmu, negacji wszystkiego, negacji autorytetów. Pozbawienie nas fundamentów. Tak. Ty jesteś skałą, na której zbuduję swój kościół.
Ja myślę, że my tak postrzegamy papieża i wrogo nastawieni do naszej kultury, do naszych wartości ludzie myślą, że jeśli uderzą w ten fundament, uderzą w tą skałę, to że będą w stanie zniszczyć Kościół. I dlatego dzisiaj uderza się w te wartości dla nas podstawowe, w nasze autorytety, w najbardziej dla nas światowo dumnego ambasadora, bo przecież zawsze byliśmy dumni z tego, że Jan Paweł II był taki, jaki był, że mogliśmy się nim chwalić. Więc chyba ktoś sobie założył, że jeśli pokaże, że do niego się lepiej nie przyznawać, bo ciągnie się za nim jakaś ciężka, trudna, ciemna przeszłość, to ludzie zostaną pozbawieni poczucia sensu życia i że w ten sposób pogubieni będą bardziej sterowalni przez różnego rodzaju nurty. To jak bronić tego lepiszcza, tego wspólnego fundamentu? Bo to już nie chodzi o samą osobę świętego, którego... No, ja jestem z tego pokolenia, które znało Jana Pawła II i my sobie nie damy wmówić, że żaba ma sierść, tak się mówi, ale być może młodzi mogą pomyśleć, że coś jest na rzeczy. Czy na pewno to działanie właśnie w roku wyborczym jest na to obliczone. To znaczy, że próbuje się wciągnąć osobę Jana Pawła II w taki dyskurs polityczny i spór pomiędzy partiami. Ja to dzisiaj obserwuję po wypowiedziach niektórych polityków, którzy autorytetami dla mnie nie są, ale rozumiem, że część młodych ludzi ich wezwania może traktować bardzo, bardzo poważnie. I najgorsze, co możemy zrobić, to dać wciągnąć Jana Pawła II w politykę. Bo dzisiaj, jeśli tylko jedna strona sporu politycznego będzie broniła Jana Pawła II, to możemy mu więcej zaszkodzić niż pomóc. I tutaj ja liczę na to, że my wrócimy do korzeni dyskusji o tym, jak nauczał Jan Paweł II. Tutaj są potrzebni naukowcy, eksperci, ci, którzy są autorytetami nie tylko Kościoła, ale również świeckimi, ale badali historię Kościoła, badali historię jego wypowiedzi. I to tutaj bym oczekiwała wsparcia i obrony Jana Pawła II, bo przecież wiele jest wypowiedzi i jego działań, które wprost pokazują, że reagował na zło, o którym wiedział, reagował w sposób zdecydowany. Również wiemy, że nieżyjący już dzisiaj Ratzinger, czy papież Benedykt XVI, który kontynuował ścieżkę Jana Pawła II, jeśli chodzi o walkę z pedofilią, dzisiaj też go już nie może bronić. Kardynał Sodano też już go nie może bronić, bo już nie żyje. I nie wiem, czy to nie był moment, że wszyscy czekali na to, żeby ci, którzy jeszcze mogli poświadczyć, że Jan Paweł II stanowczo sprzeciwiał się temu złu, odeszli i dzisiaj ten atak jest podwójny, ale niestety wyprowadzony też przez człowieka, który wywodzi się z kraju, który już dawno negował wartość Kościoła i naszą cywilizację. W jego pracach, o których dzisiaj się mówi, można znaleźć wiele nieścisłości, wskazują na to nasi eksperci, ale oczywiście dyskurs polityczny powoduje, że każdego, kto próbuje Jana Pawła II bronić, wciska się od razu jako obrońcę tej tak zwanej bestii z Wadowic, bo i taki przydomek już dostał niestety. Nie ma już Jana Pawła II między nami, nie ma Benedykta XVI, ale my jesteśmy i my pamiętamy i mamy obowiązek. I naszym obowiązkiem jest przypominać jego nauczanie, licząc na to, że młodzi nie dadzą się omamić takimi brzydkimi, nośnymi niestety emocjonalnymi hasłami. Pani minister Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, była gościem programu Republika po południu. Bardzo serdecznie dziękuję pani bardzo. Minister. My się przenosimy na konferencję prezydenta Andrzeja Dudy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.